Cześć wszystkim. Dzisiaj jest dzień moich urodzin i zaprosiłem paru znajomych na małą domówkę i postanowiłem nagrać Get Ready. Chcę zrobić makijaż dawno, tak jakby moi znajomi nie widzieli mnie w pełnym anturażu. No i co? Mam jakiś tam plan w głowie. Jeszcze sporo rzeczy do zrobienia, ale mówię, chcę spędzić ten dzień również z wami i przygotować się. Zacznę chyba od oczu i tutaj nałożę bazę. Ja już mam brwi zrobione standardowo. Moją bazą dzisiaj będzie korektor Affiniton z Maybelline w kolorze 03 i baza pod cienie z Catrice Prime and Fine. Zmieszam sobie te dwa produkty i nałożę na całe powieki. Do nałożenia bazy używam pędzelka z MAC-a. Jest to bardzo stary pędzel i wytarł mi się numer, ale ostatnio lubię bazę wklepywać właśnie takim syntetycznym pędzlem. Mamy wtedy 100% kontroli nad produktem oraz zacne krycie. Puchatym pędzlem Hulu P36 zasetuję sobie delikatnie obszar pod łukiem brwiowym, chociaż dzisiaj pomyślałem, że postawię na dolną powiekę i fajny akcent. No i cóż, od czego by tu zacząć? Mam taką paletkę z Heian. Jest to Magnetic Palette. Czy ona ma jakiś numer? Tak, 506 Nude. I zacznę od tego koloru przejściowego w takim brudnym, różowym kolorze. On będzie moim cieniem transferowym. Jest delikatnie ciemniejszy od koloru skóry. Ładnie stworzy granice do dalszego blendowania. Cień marzenia. Przejdę teraz do tego brązu i tym samym pędzlem będę blendował troszkę niżej. Te cienie bardzo ładnie się łączą. Ja je kupiłem za 8 zł bodajże na jakiejś wyprzedaży. Więc jak cienie za 8 ziko są mega spoko. Przejdę do pędzelka z Zoiwy 228 i ten burgundowy kolor przetransferuję do mojego makijażu. Z paletki Makeup Revolution Reloaded Effect nałożę na centralną część powieki taki piękny, złoty kolor. Malutkim pędzelkiem 221 z Zoiwy i kolorem Smoke z paletki Maxineczki przyciemnię sobie zewnętrzny kącik. Przejdziemy teraz do dolnej powieki i taką kredką niebieską z Heian o numerze 303 Aqua Shock wypełnię sobie linię wodną oka i przetransferuję ją pomiędzy rzęsy. Przejdę teraz do niebieskości i z palety Carnival Palette użyję koloru Sky. Nałóżmy teraz trochę korektora, żebym mógł dokończyć ten dół. I tutaj Yves Saint Laurent Touche Eclat i Magic Concealer od Heleny Rubenstein. Zrobię sobie taki koktajl z tych dwóch korektorów i nałożę go Beauty Blenderem. Korektor mam nałożony. Zrobiłem mały kolor correcting. Flormar w odcieniu 01 Orange i na to wodoodporny puder z Gosha. Cudowny produkt, troszkę go już testuję. Jest nie do zdarcia, dzisiaj go będę używał. I co? Zaczekajmy jeszcze chwileczkę, niech ten baking zacznie działać. A ja zajmę się okolicą pod okiem. I tutaj testowana jakiś czas temu paletka z Revolution. Jak się domyślacie, ten
niebieski, smerfowy kolor. Rozblenduję sobie ładnie to cieniowanie. Pod oczy, dopóki mi się tam ten korektor nie zebrał, użyję pudru Vibo Marshmallow. Ja będę używał tego pudru bodajże drugi raz. Szczerze, nie mam o nim zdania. Jest żółty, jest fajny. Nic poza tym. Zasetuję sobie tą okolicę pod okiem. Przejdę do podkładów i tutaj Fenty Beauty w kolorze 260 i dodam odrobinkę dla rozjaśnienia koloru 110 z Revlon. Jeden jest cholernie żółty, drugi jest cholernie różowy. Stworzą idealnie neutralny kolor. Testowałem jakiś czas temu podkład Revlon i było tam takie moje pierwsze wrażenie. Samodzielnie ten podkład mi tak średnio odpowiada, ale czemu nie do mieszanek z innymi? Bardzo ładnie to wygląda. Ja bardzo często miksuję podkłady i na dobre mi to wychodzi. Buzia jest już idealnie pokryta podkładem. Zabejkujmy teraz. Jaki duszący ten puder marshmallow. Chcę, żeby mój makijaż przez długie godziny był perfekt. Na czoło użyję tego wodoodpornego pudru z Gosha w centralnej części, na nos. Nie polecałbym Wam tego pudru z Gosha raczej na co dzień, ale wiem, że jeżeli dzisiaj mam bawić się całą noc, więc będzie to dobra opcja, taka wodoodporność. Odczekam chwilę, zrobię kreskę i przejdziemy do konturowania. Zmiotłem baking i ta buzia wygląda naprawdę dobrze. Użyję teraz koloru Mood z palety Be Perfect. I żeby połączyć ten zewnętrzny kącik, teraz mam misję. Chcę bardzo rozświetlić wewnętrzny kącik. I takim kuleczkowym pędzelkiem z Zoewy naniosę na bazę z Catrice pigment Kaleidoskop 103 z Kobo. Myślę, że będzie to spoko pomysł. Nałożę na początku odrobinę tej bazy na pędzel. Przetransferuję na wewnętrzny kącik, a później naniosę pigment. Myślę, że był to genialny pomysł. Dodało to pazura temu makijażowi. Bronzer z La Prairie. Ocieplę odrobinę buzię. Nie wiem, co zrobię, jak ten bronzer mi się skończy. Mam nadzieję, że on jest w stałej sprzedaży. Mam dzisiaj ochotę na fajną, ocieploną buzię do takiego niebieskiego makijażu. Żeby nie wyglądać na zmęczonego, trzeba zadbać o fajny kontur. Niezawodna i ulubiona ostatnimi czasy paletka z Anastazji. Zmieszam wszystkie trzy kolory i zacznę pogłębiać efekt konturowania. Znacie mnie już trochę i wiecie, że
Uwielbiam ciepły, aż pomarańczowy kontur. A ta paletka z Anastazji ma ten piękny pomarańczer. Boki czoła. I tylko tymi dwoma zimnymi żuchwa. Taki mały trik, jeżeli chcemy się wyszczuplić, zacznijmy bok żuchwy konturować troszkę wyżej, schodząc niżej. Wtedy mamy efekt pięknej twarzy, smukłej. Czy ten kontur nie jest piękny? Uwielbiam. Wezmę mały pędzelek, drugą sztukę P36 i delikatnie pokonturuję sobie nos. Ale tylko delikatnie, bez przesadyzmu. Troszkę na dole ust. I użyję tylko tego zimnego, żeby dodać jeszcze takiej mocy temu policzkowi. Chyba mamy to. Ostatnimi czasy podpatrzyłem taki trik od Jaclyn Hill i użyję tych dwóch jasnych pudrów z Anastazji, przepraszam, z Kat Von D. I tylko ten moment sobie wybluruję. Dorwałem paletkę Kat Von D, więc czemu by jej nie użyć? Tylko te najdalsze, najdalej wysunięte części mojej buźki konturuję. I mamy to. Teraz setting spray. Jeszcze nie mam wytuszowanych rzęs, więc mogę sobie pozwolić. Czas na usta i konturówka z Kobą w kolorze 110 Orange Kiss. Nie macie pojęcia, od jak dawna miałem ochotę na pomarańczowe usta. I tutaj troszeczkę szminki Balmain L'Oreal w kolorze Fever. Na to odrobina NYX Candy Stick w kolorze Sweet Stash. Jest to pomarańczowy błyszczyk. Oczywiście nie zapomniałem o rozświetlaczu. I tutaj paletka Reloaded Effect. I te dwa kolory zmieszam ze sobą. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Bardzo ładny kolor. Bardzo. Tak się prezentuje pełen look. Powiem Wam szczerze, że coś ten błyszczyk z NYX-a taki średniawy. No ale okej, jest nawilżenie i te usta nie są takie płaskie. Pewnie jeszcze przed wyjściem zmienię kolor na jakiś nude ładny, ale miałem ochotę na taki vibes pomarańczowy. No i co? Ja idę się bawić, szykować i do usłyszenia.